Witam Państwa bardzo serdecznie. Ponownie goszczę w siedzibie Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego, ponieważ oczywiście wszyscy teraz mamy tą świadomość, jak ciężko pracują zespoły ratowników medycznych, zespoły karetek covidowskich. Chociaż w symboliczny sposób chciałbym podziękować w imieniu mieszkańców Nowego Sącza za tą pracę. Przekazuję dzisiaj 300 kompletów ochrony osobistej dla pracowników pogotowia, dziękując oczywiście w imieniu mieszkańców Nowego Sącza za ciężką pracę, no i życząc, żeby tych wyjazdów było jak najmniej i abyśmy jak najszybciej powrócili do normalnego funkcjonowania. Pani dyrektor, na Pani ręce 300 kombinezonów dla naszych chłopaków i dla naszych dziewczyn, którzy rzeczywiście pracują teraz bardzo dzielnie. Panie Prezydencie, po raz kolejny otrzymaliśmy opiekuńczą dłoń ze strony Pana, Pańskich służb z zarządzania kryzysowego. Mnie osobiście jest niesamowicie mile jako mieszkańcy Nowego Sącza, która ma takiego prezydenta, który opiekuje się i wczuwa się w potrzeby zdrowotne mieszkańców poprzez między innymi ten symboliczny dar. Panie Prezydencie, nasze służby na pewno wykorzystają to w sposób rozsądny, a przede wszystkim z pożytkiem dla ochrony zdrowia ich, po to, by mogli jak najdłużej służyć mieszkańcom Nowego Sącza i powiatu. Bardzo dziękuję. Panie doktorze, dziękujemy, doceniamy pracę.